Cześć, witam wszystkich, z tej strony Łukasz Podcast Padlock, kolejny szybki unboxing. Tym razem gra kina Bridge of Spirit Deluxe Edition. Dzisiaj jest premiera jakby fizycznej wersji, tak wersji na dysku 19 listopad. Ta gra już się ukazała oczywiście cyfrowo na PlayStation 5 i na PlayStation 4 wcześniej, a teraz właśnie dzisiaj jest premiera fizycznej wersji Studio Ember Lab. Czyli tebytański tytuł, który zbiera świetne oceny, ja już nie mogę się doczekać, żeby właśnie zacząć tą przygodę. Także tak się prezentuje: okładka wersji PS5, gra od 12 lat. Tu widzimy, dobrze, że się zdecydowano na fizyczną wersję, bo to jest naprawdę bardzo piękny tytuł. Także tutaj widzimy wszystkie informacje: tak? Blu-ray Ultra HD chyba nie ma języka polskiego, bo tu widzimy y, angielski, francuski, hiszpański, włoski. No ale to na pewno nie będzie przeszkadzać. Y, I na pewno tytuł dostarczy wiele, wiele mocy. Niższa cena oczywiście też, bo to jest y, tutaj y, na poziomie 39-40 funtów w Wielkiej Brytanii, także jest niższa cena. Ta gra cyfrowo kosztowała około 30 chyba 2-33 funtów, no ale tutaj wiadomo, że fizyczne wydanie na półce to zawsze zawsze lepiej mieć no i po otwarciu yy, no widzimy standardowo płyta, płyta blu-ray yy, naklejki yy, tych takich naszych towarzyszy, którzy za nami chodzą, nam pomagają, bodajże, no jeszcze w grze nie grałem, ale, ale coś takiego jest, te, te takie małe stworki bardzo sympatyczne, którymi właśnie tutaj nawet widać na tych naklejkach można zakładać jakieś nakrycia głowy, jakieś chyba. Chyba czapki to jest forma znajdziek do tych, do tych właśnie potworków. Także jak na standardową edycję, właśnie to, to naklejki na, na plus, tak? No i tutaj jest dodatkowo, dodatkowo ta właśnie zawartość deluxe. Ja zaraz zobaczę, żeby tutaj o, to tak wygląda. Tu jest kod do wklepania, gdzie zasłaniam ręką. Bonus content. Tutaj. Jest. No dziękujemy za kupienie, i tak dalej. Tu jest tak, cyfrowy soundtrack, i właśnie dodatkowe, dodatkowe czapki dla tych stworków tak, dodatkowe skiny, jakieś skórki także to na pewno będzie wykorzystane. Także tutaj jest w innym języku, i tak dalej. No i tak to, to było na tyle tak czyli było dodatkowo właśnie cyfrowy content plus tutaj mamy 9 naklejek standardowa płyta Blu-ray. No to się tak nazywa Deluxe Edition tak i na pewno gra jest graficznie przede wszystkim i gameplayowo również ale graficznie to po prostu zachwycało już od pierwszych prezentacji. Także na pewno o tym też na padlogu będzie recenzja tego tytułu jak jak go tylko skończę. Także to było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!